Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym przedstawię Wam moją opinię na temat produktów pielęgnacyjnych do twarzy, które kupiłam w zeszłym roku w TK Maxxie. Pokazywałam Wam w holach zakupowych, jakie produkty kupiłam, a później dostawałam od Was pytania w komentarzach, czy też w wiadomościach prywatnych, jaka jest moja opinia co do tych produktów, bo także chciałyście je sobie zakupić, więc muszę Wam powiedzieć, że tych produktów kupiłam sporo. Podzieliłam ten filmik na dwie części. W pierwszej części pokażę Wam produkty, które się u mnie nie sprawdziły i nie będę Wam ich polecała. Natomiast w drugiej części pokażę Wam wszystkie te produkty, które bardzo przypadły mi do gustu, stały się ulubieńcami miesiąca w zeszłym roku, ale także kilka z nich pojawiło się w ulubieńcach roku. Ja zanim kupię kosmetyk, zawsze staram się prosić o próbkę, testuję go, dostaję takie próbki przy okazji zakupów i dokładnie patrzę na ten kosmetyk, na jego konsystencję, na jego zapach, na to, czy mnie nie uczula, czy jest odpowiedni dla mojej dojrzałej, suchej skóry i wtedy podejmuję decyzję zakupu, kiedy już naprawdę jestem pewna tego kosmetyku. I w 99% ten mój wybór był odpowiedni. Natomiast kupując kosmetyki w TK Maxxie takiej możliwości nie mam, więc możecie zadać sobie pytanie, dlaczego w takim razie zdecydowałam się na zakup danego serum, kremu czy też maski. Ano dlatego, że ja lubię kosmetyki testować, ale także chciałam zobaczyć, jak one będą działały i czy będę mogła Wam dany kosmetyk polecić, czy też nie. No i tutaj ważnym elementem była też cena, bardzo wysoka, wyjściowa i zdecydowanie niska cena zakupu. No co nie zawsze idzie w parze z zadowoleniem. W tej części pokażę Wam dwa produkty z Lange i dwa produkty z firmy Valcena. Pierwszy produkt to serum z firmy Lange, które miało niwelować przebarwienia, miało rozjaśnić skórę, nadać jej taki ładny koloryt. Tego nie zauważyłam, ja jeszcze mam nieliczne takie delikatne przebarwienia, no i ten produkt sobie z tym nie poradził. On miał także nawilżać moją skórę i tego też nie zauważyłam. Po aplikacji tego serum na skórę odczuwałam takie uczucie napięcia skóry, takiego jakby lekkiego przesuszenia i zaraz po aplikacji musiałam nakładać krem, aby to zniwelować, więc ani rozjaśnienia skóry nie ma, ani takiego nawilżenia. Raczej cały czas odczuwałam dyskomfort, kiedy nakładałam to serum na twarz. Zużyłam do końca to serum i wiem, że nigdy się z tym produktem nie polubię i także Wam go nie polecę. Te produkty są wciąż w TK Maxxie, więc zanim podejmiecie decyzję zakupu, to naprawdę radzę Wam się zastanowić. Myślę, że dla skóry młodej z cerą taką normalną ten produkt może być odpowiedni, ale dla skór dojrzałych, wymagających, no to na pewno nie. Kolejne serum to także firma Lange i tutaj już miało być takie naprawdę intensywne działanie przeciwzmarszczkowe, przeciwstarzeniowe. Produkt zawiera algi, no i tutaj także niestety nie zauważyłam żadnej poprawy jakości wyglądu mojej skóry i to samo odczucie dyskomfortu po nałożeniu tego kosmetyku. Ja wtedy, kiedy nakładam serum na twarz, zawsze czekam, aż ono się wchłonie, to jest opakowanie zewnętrzne, to Nie ma nigdy takiego pośpiechu, kiedy serum jest odpowiednie, wchłonie się, ja czuję taką przyjemną warstwę nawilżenia i odżywienia i po jakichś 15 czy też pół godzinie nakładam sobie serum. W przypadku obu tych kosmetyków musiałam działać natychmiastowo, nie mogłam czekać. Myślę, że to trwało minutę do dwóch i musiałam natychmiast nakładać krem, żeby zniwelować to uczucie takiego napięcia skóry, więc tych produktów Wam nie polecę i ja na pewno nigdy ich więcej nie kupię. Kolejne kosmetyki to maski. To jest czerwona i taka biała maska. One występują obie w takim samym opakowaniu, tylko oczywiście napisy są tutaj inne. Jeśli chodzi o firmę Valcena, ja jeszcze miałam tonik i też on nie przypadł mi do gustu. Te produkty oparte są na wyciągu z płatków róży. Ja bardzo lubię takie kosmetyki i wiele ich miałam, testowałam i byłam z nich zadowolona i bardzo często też z różnych firm takie kosmetyki Wam polecałam. Natomiast zapach tutaj, zwłaszcza w tej maski czerwonej, jest tak intensywny, który absolutnie nie relaksował. On nużył i no, nie byłam w stanie znieść tak intensywnego zapachu, więc tutaj bardzo długo męczyłam się z nim. Wykorzystałam tą maskę i ta formuła też nie przypadła mi do gustu, ona nie jest też taka kremowa, ona jest bardziej żelowo-kremowa, no i także zastygała na mojej twarzy. Ta maska miała intensywnie regenerować skórę i działać przeciwzmarszczkowo i ja też nie zauważyłam tutaj takiego działania. Odrobinę lepszą maską jest ta maska, która miała rewitalizować skórę. I ona miała taką konsystencję kremową, była zdecydowanie lepsza w odczuciu na skórze, bo ona nie zastygała, dość mocno ją natłuszczała, natomiast nie zauważyłam po zużyciu tego opakowania jakiejś rewitalizacji mojej skóry, ona wcale nie została odmłodzona i ja wtedy, kiedy zmywałam ją z twarzy, to naprawdę musiałam się dosłownie wpatrywać w lustro i zastanawiać się, no, czy ona działa, czy też nie, ale zdecydowanie lepiej ją nawilżała. To tutaj, jeśli ktoś oczekuje sporego nawilżenia, to ta maska to nawilżenie da. Natomiast nie ma tutaj żadnego jeszcze dodatkowego działania takiego właśnie przeciwstarzeniowego, jakiegoś odmładzającego. To tutaj te oczekiwania mogą po prostu zostać niespełnione. Bardzo dobre składy ma też ta maska, więc jeśli ktoś lubi naturalne kosmetyki, to no to jedyny jakby plus tego kosmetyku, ale skóra taka właśnie wymagająca, jaką ja mam, no nie jest zadowolona z tego kosmetyku. Ja mam bardzo duże oczekiwania i myślę, że taka zwykła maska z taupe w saszetce na przykład, czy też z dermiki zrobi zdecydowanie więcej dla mojej skóry niż właśnie te dwie maski, więc tutaj nie polecam ich. Ta biała nie miała już tego zapachu róży, tylko inny zapach, taki troszeczkę mdły, mało taki kosmetyczny i on też nie relaksował mojej skóry, bo zapach odgrywa dla mnie w kosmetykach bardzo dużą rolę. Lubię, jak ładnie pachnie i musi być odpowiedni jakby do moich oczekiwań, do mojego gustu. No to tutaj ten zapach był taki dość nieprzyjemny, taki, nie wiem, trudno mi jest określić, nie kojarzył mi się z niczym, na pewno nie był taki przyjemny, relaksujący. Także jeśli chodzi o te cztery kosmetyki, to tutaj naprawdę zastanówcie się, zanim podejmiecie decyzję jego zakupu, ale muszę też Wam powiedzieć, że inne osoby z innym typem skóry normalnej, czy też młoda skóra może być z tych kosmetyków zadowolona. Ja z nich nie jestem, więc nie mogę Wam ich polecić. Jeśli któraś z Was używała któregoś z tych specyfików, to koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wasze odczucia są podobne, czy też całkowicie inne, bo to może być ważne dla osób, które oglądają moje filmiki i czytają komentarze, bo tak jak wiele razy podkreślam, to co u mnie się nie sprawdza, czy też sprawdza, niekoniecznie może być odpowiednie dla Waszej skóry. W tej części to już wszystko. Ja bardzo Wam dziękuję i zapraszam na drugą część. To wszystko. Cześć!